Opowieści Kingi, część piąta. Smoczy Jar i źródło smoka. Latem 1909 roku słońce paliło niemiłosiernie. W powietrzu unosił się pył, a rośliny i kwiaty spoglądały ku niebu, aby dojrzeć choć jedną maleńką chmurkę. Drzewa były tak spragnione deszczu, że aż poskręcały liście, a gałęzie uniosły tak, jak ręce do modlitwy. Sprawiały wrażenie, jakby błagały Stwórcę o krople życiodajnej wody. Kobiety były przerażone, bo kiedy próbowały prać w potoku rzeczy swoich bliskich, wody z każdym dniem ubywało, a strumień, dotąd obficie obdarowany wodą, zaczynał przypominać cienką stróżkę, a nie jak poprzednio rwący i wesoły potok. Wody w studniach też zaczynało brakować, a ta wyciągana wiadrami była mętna i zaczęła bardziej przypominać wodę z kałuży niż ze studni. Mężczyźni nie rozmawiali o niczym innym, tylko o suszy. Byli przerażeni, bo zdawali sobie sprawę, że jeżeli nie spadnie deszcz, to może nie być plonów. I czym wtedy wykarmią swoje rodziny? Całemu osiedlu udzielił się nastrój przygnębienia i smutku. Wyglądało to tak, jakby całą radość ktoś nagle wszystkim odebrał. Starcy siedzieli przygnębieni na gankach, gospodynie cicho pochlipywały, ukrywając łzy przed dziećmi, ojcowie pracowali z trudem, a na wielu młodych głowach w ostatnich dniach pojawił się nie jeden siwy włos. Cała ta atmosfera udzieliła się też dzieciom, które kaprysiły, były rozdrażnione i bardziej kłótliwe. Zwierzęta też jakby przycichły. Koguty rano piały mizernie, psom nie chciało się szczekać i nie miały ochoty na zabawę z dziećmi. Kury chowały się pod krzaczkami, koty nie łowiły myszy, tylko całymi dniami wylegiwały się w zacienionych miejscach. Kinga mocno przeżywała tę sytuację. Martwiła się o rodziców i brata, myślała o swoich znajomych z osiedla i o koleżankach. Co mogę zrobić? Zastanawiała się dziewczynka. Jak mogę im pomóc? I dlaczego deszcz nie pada? Pytała. Coś musiało się wydarzyć niedobrego, stwierdziła stanowczo. Musi być jakieś wytłumaczenie tej sytuacji. Słyszałam, jak pani z Krakowa mówiła, że u nich nie ma suszy, a to przecież nie jest aż tak daleko. I w Starym Sączu też wszystko w normie. I w Nowym Targu też. Musi być jakaś inna przyczyna. Ale jaka? Główkowała Kinga. Następnego dnia, jeszcze przed świtem, Kunegunda ubrała się szybko. Założyła ofiarowane jej przez króla Jana III Sobieskiego czerwone trzewiczki, a na szyję założyła czerwone korale, dar od królowej Marysieńki. Do chusty zapakowała dwie kromki chleba i kawałek sera. I z takim ekwipunkiem wyruszyła w drogę. Kinga minęła po prawej stronie osiedle Zarównie, a po lewej trasę na Groń. To szczyt na wysokości 694 metrów nad poziomem morza, położony bardzo tajemniczo, bo cały zalesiony. Następnie po prawej stronie drogi minęła Borek i dalej szła przez las. Trochę się bała, bo była zupełnie sama, i wszystko wokół wydawało jej się takie groźne i nieprzyjazne. Serce waliło jej jak młot, trochę ze strachu, a trochę z wysiłku, bo jak to w górach, ścieżka zaczęła się piąć do góry. Przybywało odsłoniętych głazów i gęstych zarośli. Nie jestem sama,
jest ze mną moja patronka Kinga. Nie boję się, jestem dzielna, szeptała dziewczynka. Nagle liście w pobliskich krzakach zaszeleściły. Coś lekko zastukało, coś fuknęło i na kilka kroków od Kingi pojawiła się piękna łania. Dziewczynce zaparło dech. Łania stanęła spokojnie, popatrzyła na Kingę swymi pięknymi oczyma, otoczonymi czarnymi rzęsami. Potem lekko skinęła głową, jakby się witała i po chwili już jej nie było, bo zniknęła w gęstych zaroślach. Dziewczynka stała jeszcze chwilę nieruchomo i nie mogła uwierzyć, że to nie był sen, że naprawdę spotkała to piękne leśne stworzenie. Ruszyła dalej pod górę, zostawiając po prawej kurosicę, a po lewej magorzycę. Dalej wspinała się przez las w kierunku nowej polany. Rozglądała się uważnie dookoła i zauważyła, że liście na wszystkich krzewach zaczynają brązowieć jak jesienią. Zieleń nie jest taka soczysta jak zwykle latem, a pszczół i owadów jest jakby trochę mniej. Modrzewie zamiast zielone są żółte, a kwiaty mają wyblakłe kolory. Nie widziała po drodze też żadnej żaby ani salamandry, a zwykle na tej trasie spotykało się te płazy regularnie. Widać, susza doskwierała wszystkim. Po pokonaniu sporego przewyższenia Kinga znalazła się na nowej polanie. Jakież było jej zdziwienie, że łąka wyglądała bardziej na jesienną niż letnią. Trawy pożółkłe chyliły się ku ziemi, a ziemia była wysuszona jak wiór. To straszne, nie mogę na to patrzeć, szepnęła Kinga. Muszę pomóc to zmienić, bo inaczej wszystko obróci się w pył, myślała dziewczynka. Usiadła na chwilę na wysuszonym mchu. Oczy miała pełne łez, a usta drżały z emocji. Uchwyciła dłońmi czerwone korale i nagle znalazła się w wielkim, ciemnym jarze. Kinga rękawem wytarła załzawione oczy. Przetarła je jeszcze raz i ze zdumienia aż ją zamurowało. To, co zobaczyła, było tak nierzeczywiste, że myślała, iż to wszystko jest jakieś złudzenie. — Co tu robisz, dziewczynko? — zapytał stwór o wielkim, zielono-brunatnym cielsku. — Ja tylko szukam wody — odpowiedziała grzecznie Kunegunda. Monstrum to był ogromny smok, podobny do Auroraceraptosa. To moje królestwo i nikt nie ma prawa tu przebywać, stwierdził smok. Ktokolwiek zakłóca mój spokój, musi ponieść karę. To mój las, moje góry i moje źródło, rzekł smok. Dlaczego wtargnęłaś tu nieproszona? Zapytał zniecierpliwiony gospodarz. Pozwól, panie smoku, że się przedstawię, dygnęła Kinga, przemawiając łagodnym głosem. Nazywam się Kinga Franczyk i jestem ze Szczawy, a ściślej rzecz ujmując, z osiedla Łuszczki, zaczęła swoją opowieść dziewczynka. Moja mama ma na imię Katarzyna, mój tata Wojciech, a mój starszy brat Józio, kontynuowała dziewczynka. Ośmieliłam się zakłócić twój spokój, panie smoku, bo moja rodzina i mieszkańcy Szczawy bardzo cierpią z powodu braku wody. Potoki wyschły, ziemia popękała, zboża nie rosną, tylko schną. Ziemniaki czernieją. Jak nic się nie zmieni, to gazdowie nie zbiorą wystarczająco dużo żywności dla swoich rodzin i zwierząt i nastanie głód. Większość nie przetrwa zimy.
Dlatego wyruszyłam w drogę, żeby dowiedzieć się, co się stało, dlaczego brakuje wody, a potoki wysychają. Szłam przez nową polanę w kierunku Gorca i nagle znalazłam się tu. Nie wiem, jak to się stało. Widzę, że mówisz prawdę. To dobrze, odparł smok. Pierwszy raz spotkałem kogoś, kto się mnie nie boi. Przyznaję, że jestem odludkiem i nie jestem towarzyski, ale spotkanie z tobą sprawiło mi przyjemność. Nigdy nie spotkałem kogoś takiego jak ty. A czy ty, panie smoku, możesz coś zaradzić na mój problem? Zapytała Kinga. Muszę pomyśleć, bo rozwiązanie nie jest proste, odpowiedział smok. Ja będę się zastanawiał, a ty w tym czasie musisz ułożyć dla mnie wiersz. Inaczej nic z naszej umowy, syknął smok. Kindze aż spociły się ręce. Serce wyskakiwało z piersi, a policzki sponsowiały jak róże. I co ja teraz pocznę? Myślała intensywnie dziewczynka. Musi być jakieś wyjście. Kinga skupiła się, jakby rozwiązywała zagadkę stulecia. Tak bardzo chciała ratować rodziców i sąsiadów, że robiła wszystko, żeby się udało. W końcu po to tu przyszła. Myślała i wymyśliła taki oto wiersz. Źródło smoka. Tam, gdzie nad lasem dwie łąki się wznoszą, a nad nimi szczyt Gorca pokłony oddaje, gdzie świerki i jodły szumią na szczycie, a wiosną krokusy ścielą się na łąkach, gdzie ptaki z wierzchołków drzew Nowy Targ i Tatry obserwują bacznie. Tam, gdzie baca owce dogląda starannie, a jucha z serem, żętycą i chlebem częstuje, gdzie jar głęboki, siedziba królewskiego smoka, a źródło życiodajnej wody kryształami tryska, gdzie kaczeńce na wiosnę zakwitają dumnie, a serce źródła smoka bije nieustannie. Tam, gdzie głębieńca źródło ze skał się wynurza i życiodajne krople niesie po mchach i kamieniach, pędzi przez jar, bór i wykroty leśne do ludzi wody źródlanej spragnionych, do pól i łąk skarbami płodów i ziół obdarzonych, do serc utrudzonych pracą i nadzieją lepszej przyszłości. Panie smoku, czy już wiesz, jak zaradzić naszej niedoli? Zapytała Kinga. A czy ty masz dla mnie to, o co cię prosiłem? Rzekł smok. Tak, powiedziała nieśmiało dziewczynka i zaczęła recytować wiersz. Smok słuchał bardzo uważnie i z jego wielkich oczu popłynęły łzy. Tak bardzo wzruszyła go ta mała istotka, która o jego źródle u podnóża Gorca tak trafnie opowiedziała. Nieraz przelatywał nad łąkami pełnymi przebiśniegów i krokusów wiosną, nad szczytami Gorca, Turbacza, Magorzycy, Kiczory, Gronia. On znał te góry tak dobrze, jak ci, którzy tu mieszkali i byli z nimi związani. On oglądał Tatry i Pieniny znad szczytów swoich gór. Smok wiedział, że to jego królestwo, ale zdał sobie sprawę, że przez swój egoizm odebrał ludziom to, co w tych górach jest najcenniejszym skarbem. Odebrał im wodę. Smok postanowił oddać ludziom ten skarb. Kiedy Kinga skończyła recytować swój wiersz, smok odezwał się tymi słowami. Jeszcze nikt tak pięknie nie opisał mojej własności, rzekł. Dlatego otworzę na nowo źródło ukryte głęboko wśród skał tej ziemi. Na pamiątkę tej przyjaźni zdrój ten będzie nazywał się Źródło Smoka,
a potok, który będzie przemierzał jary, wykroty, lasy i łąki tego górzystego zakątka, będzie nazywany głębieńcem. Źródlanej, krystalicznej i zdrowej wody nigdy nie zabraknie mieszkańcom tej krainy. Zawsze będzie ona obfitować w kwiaty i zioła lecznicze, a uprawy w pocie czoła zdobywane pozwolą utrzymać się ludziom i zwierzętom. Dziękuję, panie smoku, powiedziała Kinga. A teraz wracaj już do domu, bo rodzice będą się niepokoić, rzekł smok. A żebyś o mnie tak całkiem nie zapomniała, to daję ci na pamiątkę prezent. To powiedziawszy, smok wręczył dziewczynce łuskę. Ale nie była to zwykła łuska, ponieważ jak się na nią patrzyło, to w zależności od pory roku pojawiał się na niej inny kwiat. Najpierw przebiśniek, potem krokus, następnie zawilec, potem kaczeniec, niezapominajka, rumianek, róża, storczyk, chryzantema i tak dalej. Kinga jeszcze o tym nie wiedziała, ale za podarek bardzo ładnie podziękowała. A teraz wskakuj na mój grzbiet, rzekł smok. Odwiozę cię do domu. Dziewczynka aż pisnęła z radości, bo jeszcze nigdy nie leciała na smoczym grzbiecie. Kocham cię, smoku, wyszeptała mu do ucha. Smok z Kingą na grzbiecie wzbił się w powietrze. Z lotu ptaka Kinga mogła obserwować, jak w głębieńcu wezbrała woda i zaczęła wić się wstęgą przez las, łąki i pola. Dziewczynka wiedziała, że susza już im nie grozi i zbiory będą uratowane. Thank you.